No, mamo, w końcu jesteś fit. Jak na mamę takiego syna przystało. Serdecznie, to jest vlog prosto z Białegostoku. Prosto świąteczny, choć pogoda niestety nie świąteczna. Deszczowo, kurczę, jaka fajna poświata. Ale coś próbujemy powlogować. Zobaczycie, jak spędzam święta. Go! Powiem wam, moi drodzy, że pierwszy raz jestem furą w Białymstoku i mam kolejny powód, żeby kochać moje rodzinne miasto, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o ruch, przygotowanie, przystosowanie pod ruch pojazdem, to jest niesamowicie. Obwodnice dookoła Białegostoku, sama trasa Warszawa-Białystok, super, mega, bez porównania. Warszawa-Kraków to jest normalnie niebo a ziemia. Każdy, kto przebijał się, miał to nieszczęście na przebijanie się Warszawa-Kraków, wie, że no dobra, później ta trasa jest jeszcze w miarę, ale początek pod Krakowem, gdzieś tak mniej więcej do Kielc, straszna bieda, straszna. Achtung! Proszę Państwa, jest overpowered, jeśli chodzi o fame tak, tutaj. Ten, który ma największe parcie na szkło. Dokładnie. Wiedziałem, że robisz vloga, dlatego przyjechałem. Specjalnie. Dokładnie, Fitness Freak specjalnie przyjechał do... Jak można ten święta specjalnie w Białymstoku, żeby wbić się na vloga, nie? No, to się dopiero nazywa parcie, nie? W ogóle, góra, dojebałeś coś, pokaż coś, kurde. Zaraz będziemy sikać, będzie kontrola naturalności, się skończy ta zabawa. No cóż, drobne kłopoty techniczne, ale seria nie mogła być przerwana. Halo, jak to? Tempo ruchu nie jest tu przypadkowe. Znaczy, nie jestem pojebany i nie robię zawsze tak wolno, ale przez to, że nie znam tych maszyn, to robię sobie wolniej, żeby dobrze to wyczuć. Dlatego właśnie nie lubię robić treningów, chyba że deloady, gdzie indziej niż na własnej siłowni, bo na własnej, na tej, której robię stale, ponieważ wszystkie, wszystko mam tam rozpisane, ciężar, tor ruchu, dlatego też właśnie nie zmieniam treningu, miałem o tym film, dlaczego nie powinien zmienić treningu i główny powód to jest właśnie to, jak ma wszystko wyuczone, ruch jest optymalny, więc możesz napierać maksymalnym ciężarem, a tutaj musiałem sobie wybadać, dlatego mam tyle tych krążków. Bo zanim doszedłem do ciężaru, który jest naprawdę dla mnie, no to trochę było z tym zabawy. No ale cóż, taki to jest urok świat. Jazda. A tego sprzęciora w sumie brakuje na gym parku. Wygląda jak taka popierdółka zwykła z tych nowoczesnych klubów fitness. Ale jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o rozpiętki. Jak wiecie, nie jestem fanem rozpiętek na hantlach z tego względu, że pod koniec ruchu, tam u szczytu, tak naprawdę napięcie tracimy, więc jestem zwolennikiem maszyn. Niestety nie wszystkie maszyny zapewniają pełny, na tyle długi zakres, pełny zakres, żeby mocno rozciągnąć. Tutaj jest tyle opcji. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, ale jest mnóstwo opcji, bo możemy też lecieć z góry. Naprawdę bardzo ciekawy sprzęt. Z dołu też mamy. Dałoby się coś takiego, ale to też nie jest jakiś jeszcze obowiązek. Trzeba sobie radzić w każdych warunkach. Survival of the fittest, of the fittest, of the fittest. To się oplułem, przepraszam. No nie tak źle, zobaczymy jak będzie po świętach. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie to kierpce, kolabo dwóch firm, które uczyniły mi dzieciństwo. Zależy, tak.
edycja z okazji stulecia Miśki Miki, czy nie lepiej? No ja mam taką nadzieję. Mój personalny dietetyk zapewnił mi żarcie. Proszę, przedstaw się. Dietetyk jest strasznie źle wygląda. Dietetyk bez makijażu, bez biżuterii. Mamo, biżuteria bez przecież... Bez sztucznych rzęs. Mamo, to jest kanał jakby prawdziwości, no, naturalności. Bez sztucznych rzęs, bez biustonosza. To nie tu, to nie ten kanał, mamo. To nie ten kanał. Dokładnie, spokojnie. To nie jest ekipa z Krakowa, tylko białostockie kurde noce. Lunasz już czeka na Wigilię. Ale nie ma nic do żarcia, to spada. Jest taki jeden posiłek w roku, gdzie makro się nie liczy. I zaraz będzie on jedzony teraz. Jak sami widzicie, i tak nie ma tutaj gdzieś rozpieprzu, bo wszyscy tutaj są fit i sportowcy, prawda, dziadek? Sami sportowcy. Fajnie, dobrze. Pomachaj, pozdrów widzów. No pewnie, ale jakich widzów, nie widać. Zupka skończona, lecimy dalej. Rybka po grecku, atak. Atak! Wigilię wyżerę muszą mieć wszyscy. No. Wesołych świąt. Wesołych świąt, dzieciarki. Może przemówią do nas? No właśnie, północy Lunasz, wszystko wyspowiadasz się, ze wszystkiego. Gdzie są moje wszystkie rzeczy ogólnie, których nie ma? I bekniesz za wszystkie zniszczenia, mój gogatku, więc lepiej szykuj niezłe przemówienie. Przywiezienie kotów to była nie lada sztuka, bo Lunasz już tylko jak poczuje, że coś tu się rusza, zaczyna panikować, więc pierwsze 100 km były ciężkie, bo jęczą jak obdzierane ze skóry. Na szczęście przyzwyczaił się. Mamo, to nie sam do siebie, tutaj się kręci vloga poważnego. O. No i co to z tego wyjdzie? Będzie film i to do ludzi pójdzie w internet. To teraz jeszcze ja się ruszę, no to tu jest. No nie, nie chodź bosko. No i mamy pierwszy dzień świąt, pastereczka była raczej bez większych ekscesów. Dzisiaj zaczynam pierwszy trening deloadu, bo specjalnie tak to sobie zrobiłem, żeby... Zawsze tak robię, żeby w Białymstoku trochę odpocząć, po prostu nie lubię ćwiczyć mocno na innych siłkach, których nie znam. Mamo, trzymaj obiema rękami, bo drży jak... Trzeba musieć stabilizacja. Odwiążę właśnie mamusię do cioci i z podopiecznym trening zaraz będzie nóżek. No i co? I dziś oczywiście balet, czyli trochę zobaczycie, jak Podlasie baluje. Bo ty chciałeś koszuleczkę? Bez różnicy, czarna, LK albo MK, nie wiem. Czarna. Dobra. Logowa się zgadza, klient zadowolony, bardzo dobrze. Bareczkę pięte, tak ma być. To jest krój dla koksów. Naturalnych koksów, ale nie tylko. W McFitach zawsze zadziwia mnie wystrój. Tutaj mamy motyw faliczny, że niby męska toaleta. No dobra, okej. Całą płaszczyznę, czyli sobie od bioderka. Ty, to już czwórka zrelowana? Co ty tu robisz, kurde? Jeszcze, tak? Hopie. Tak jest, od samego biodra pod same kolanko, całe pasmo. Nie wchodzisz na stawy, ale pasmo całe jedziesz. Tak, i zmieniasz płaszczyznę, bo jest to czworogłowy, jak sama nazwa wskazuje, cztery głowy trzeba przerolować. Pyk. Tu kolumny. Nawet nie wiem, czy greckie, bardziej jakieś indyjskie. Niezła stylóweczka. Wracamy do programu. Dawaj do samego tego, do samego bioderka, dokładnie. Gibaj się tak, ciężar ciała musi być zawsze na tej nodze na rolerze. Jak mówiłem, że będą mi jeszcze w Białymstoku stawiać pomniki, to się śmieliście. I co teraz, hejterzy? Co teraz? Głupio wam? Słusznie. Kończy się podróż nasza. Troszkę była z dziura chronologiczna, ale poszedł taki melanż, że koniec. Kotki gotowe, mam nadzieję, że podróż będzie elegancka. Biedulki, ale muszę je jakieś przewieźć. No nic, lecimy. Go! Bye, baby!
A dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. I... Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Z pasterki nie było co kręcić. Parę drineczków poszło. I dzisiaj za to robię nogi. Pierwszy trening deloadu. Tak sobie właśnie zaplanowałem, żeby w Białymstoku trochę odpocząć. I zaraz będziemy... Teraz odstawiam mamuśkę do ciotki, a sam jadę zaraz na trening z podopiecznym. No i co? Będzie trochę melanżu. Pokażę wam, jak w Białymstoku sobie imprezujemy. Fura troszkę na mój placyk nieprzystosowana. Więc będzie... Czekaj, jeszcze raz to nagramy, jak będę jechał. W trakcie jazdy będzie lepiej.